Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nie wiem, jak to się stało, ale mój telefon uciął nam cały wstęp, którym przedstawiam Wam Szabajkową mamę. W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy Szabajkowa mama Jola. Mamo, oglądasz razem z nami. Pokazujemy Wam bardzo, bardzo ładny kawałek Gór Wałbrzyskich i udowadniamy w tym odcinku, że nie trzeba jechać daleko, nie trzeba nie wiadomo ile pieniędzy wydać, żeby zobaczyć coś niesamowitego. W tym odcinku będzie też o tym, dlaczego warto używać sztycy opuszczanej i w jakich sytuacjach, jak zachowywać się w kopnym śniegu i jak ruszać pod bardzo strome stoki. Dobra! Mama wciąż mi ucieka. No ale bardzo dobrze jedziesz, bardzo dobrze. No mamuś, challenge, jak daleko podjedziesz po błocie? W takiej sytuacji przydaje się opuszczana sztyca. Tak? Mogę sobie jechać. Nawet jeżeli coś się na stoku wydarzy, że wiem, że polecę na bok, to jestem tak nisko jak dziecko na odpychacza. No, to jest bajeczka. Tylko trzeba odpowiednio ruszyć. Mówię raz jeszcze. Spróbuję. No jakby jechałem, tylko że się nie poruszałem. Dajesz, dajesz! Stary Lesieniec, w tamtą stronę do Wałbrzycha, w tamtą stronę do Gorc, a my jedziemy w tamtą stronę. Pokażemy Wam dzisiaj przygotowaną przez Szabajkową mamę specjalną pętlę. Będzie pięknie, jak nas wiatr nie zwieje. Jak nie zwieje, ale... Ruszamy. Halny test. Busta muszę włączyć. Ja dziękuję. Najpierw jedziemy przez ładne łąki. Potem mamy kawałeczek wspinaczki. Mama wciąż mi ucieka. I zaraz dojeżdżamy na szczyt i zjeżdżamy do Grząd. Na Zalew. Stamtąd w zasadzie zaczyna się właściwa pętla. Małeś, nie ciśnij tak, bo... Ja się nie mogę dogonić. No, to już jest konkret. To już jest konkret. No, ale bardzo dobrze jedziesz, bardzo dobrze. Można się lekko jeszcze wysunąć do tyłu, ale to nie jest tak sromo, żeby tu trzeba było nie wiadomo jak się wychylać. Opony mają przyczepność. Tak, opony mają przyczepność, także tutaj nic się nie powinno. To jest tylko kwestia tego, czy się po prostu boisz, czy nie. No, ale jedziesz. Wow. No, tu już czuć, że to są góry. To już są ścieżki takie konkretne. No. Pięknie, pięknie. Ale wieje dzisiaj. Nie tylko dzisiaj podobno. Islandia! Ławeczka! Pogódźcie na tak, ławeczka! Ławeczka na środku łąki po prostu! Po 3 kilometrach wyjeżdżamy jeszcze do drogi głównej. Za nami Czarny Bór, przed nami Zalew Brzędy. Jesteśmy już w Brzędach, nie? No i zalew mamy tam po lewej, a my jedziemy tam w góry. Odbiliśmy w lewo już na same Brzędy, czy na sam zalew. Jedziemy 15 minut, powinniśmy mieć jakieś 5, tak jest, 4,5 km. Troszkę ponad. Teraz przejedziemy przez zalew i zacznie się właściwa pętla. Potrafiły tłumy ludzi przyjeżdżać latem i nic tu się nie zrobiło, nie? Nic tu się nie dzieje. Nic nie ma. To jest
No. Przecież to było 23 lata temu, jak tutaj płaciliśmy jeszcze Cinquecento, na czym przyjeżdżaliśmy, za parking się płaciło, nie? No więc pętelka się zaczęła tutaj. Nie dawajcie od razu gazu. O nie, nie. Tu będą jakieś wypłaszczenia, czy jedziemy cały czas pod górę? Będą leciutkie, nawet będzie kawałek zjazdu. Będą, będą. Ale nie ma to całe, dlatego że... No generalnie będzie głównie podjazd. Tam gdzie chwila od rzeki. Aha. Znów pod górę. No, jesteśmy w lesie. Tutaj już aż tak bardzo tej wichury nie odczuwamy. O, mama oczywiście daje po garach. Moją mamą. Ale cóż, trenowałem całą zimę. O, no to te widoki ja uwielbiam. Mamusia, wolisz mega szeroką kierownicę, jak masz tutaj? Czy węższą, jak jest w tym? Zwróciłaś? Szersza jednak. Ciekawe. A dla mnie szersza się jakoś czuje, że jest za szeroka. Zwłaszcza jak chcę wstać i tak sobie popedałować, to nadgarstki czuję, że mam mocno wygięte. Przeszkadza mi to. Mamy przejechane 8.15 i jedziemy po żółtych znakach sudeckiej setki, czyli ultramaratonu biegowego. No i wyglądał jak wodospad. O kurde! Ale tutaj ktoś wtedy zjeżdżał? To jest jakaś przecinka zrobiona. Ale stromo. Ja dziękuję. No mamuś, challenge. Jak daleko podjedziesz po błocie? Nie za mocno. Pedał i tak sobie omięciutko właśnie. A, no i ja to skrzyżowanie pamiętam. Ono zupełnie inaczej wyglądało, bo to były wysokie drzewa. Aha. Czekaj, bo mi coś się stało. Wow. Co tu się stało? Ja w odpowiednim momencie zwolniłem. No. Konkretnie. Jestem w szoku. Moja mama wjeżdża. Tutaj mamy. Ile tutaj mamy? 16% leciutko. Błoto, no całe szczęście, że mamy opony szerokie w plusie, bo na innych to by było może i niemożliwe podjechać, ale proszę bardzo. Proszę bardzo, co się dzieje? A, ha, ha. Ale zabawa. Ale zabawa. Śnieg będzie, wow. No po śniegu to może być ciężko. No. Co, nie planowaliśmy, że będzie śnieg, nie? Nie. Ale jest przymrożony. A kurde. No nie mogę ruszyć, no. O, ruszyłem. O nie. To jest już... To już jest za grząsko. I co? Dużo mamy tego prowadzenia, bo teraz rozumiem, że będzie już na samą górę śnieg. Nie, tam dużo nie powinien być, bo... Tam później... Słońce świeci na ścieżkę. Nie, to jest nie do podjechania. No. Ja piernicze. Mamusia, ci pomogę pchać, wiesz? Czekaj. Przecież kurde, to po tym śniegu. A góry wałbrzyskie. Jak słońca nimo, bo się chowo za drzewami. To mamy zimę. No, do maja. Do maja? Bywaj do maja. No. Także bałwany lepić, jak chcecie bałwany lepić. Ha!
Spokojnie. No, jest zapas, jest spokojnie. O, no niestety, no, musimy pchać. Nie ma innej możliwości, ale może za zakrętem nie będzie śniegu. Złapałem kawałek podłoża. No dobra, co tu się da zrobić? Ja dziękuję. Zawsze jest nadzieja, że za zakrętem będzie lepiej, ale tu chyba nie będzie. Aha, no i tu mamy od północy, tu od południa. Tak, no właśnie. No tu wam musimy wyjaśnić coś. Tu jest cały czas podjazd, odkąd wyjechaliśmy z zalewu. A na sam koniec jest gratka, bardzo stromo, no ponad 20% jak nic. Czyli jeżeli się zmęczyliście wcześniej, no to tutaj będzie może i nawet prowadzonko, nawet jeżeli nie ma śniegu, a dzisiaj jest. No przyczepność to mu na pewno sprawdzisz. No właśnie w takiej sytuacji przydaje się opuszczana sztyca. Ciach. Mogę sobie jechać. Gotowi? No. Przejechał! No i tyle chciałem z tego wszystkiego. Jednak się udało. Sztyca opuszczana, mamuś, to jest właśnie to, że jest komfort, że się nie przeleci przez kierownicę. No. I nawet jeżeli coś się na stoku... Czekaj, złapiesz mnie jeszcze? No. Nawet jeżeli coś się na stoku wydarzy, że wiem, że polecę na bok, to jestem tak nisko jak dziecko na odpychaczach. Nic mi się nie dzieje. Tu może być stroma i sobie lecę. Pa. Dlatego właśnie sztyca opuszczana jest nie tylko dla prosów, ale dla każdego polecam. Fajne. Jeja, tu jest lód! Tu jest mega stromo, nie widzicie tego, ale może... Ach. O! Tutaj mam statyw na kamerę. No, jeszcze mamy, jeszcze trochę. 50 metrów mama mówi. Uwaga, jak ruszać e-bike'iem na bardzo stromym stoku? Nigdy w pionie, bo wam odpadnie. Nie włączajcie boosta, włączcie sobie trail. Nie najmocniejsze wspomaganie. Przełożenie musi być miękkie. Jak już złapiecie jeden pedał i drugi pedał. O, i teraz można sobie na boosta włączyć. O, nie, no, o, bajeczka. Teraz można jechać. No, to jest bajeczka. Tylko trzeba odpowiednio ruszyć. Trzeba odpowiednio ruszyć. Jadę na dół pomóc mamie, bo tutaj, tu jest wow, tak stromo. 9 km, 250 metrów. Jesteśmy na szczycie. Wow, ile tutaj dróg jest. Nie mów, że tam idziemy. Tam, gdzie ten śnieg. Wszystkie drogi są nieośnieżone, tylko nasze. A tu zero śniegu. Jesteśmy w przepięknym miejscu, przepraszamy za wiatr, ale jest wichura. Czekaj, mamuś, powiemy jak tu w ogóle... Stamtąd przyjechaliśmy, widzicie jak stromo? Stamtąd przyszliśmy w zasadzie. No i teraz właśnie, i gdzie jesteśmy? Tam jedziemy, czyli w jedyną drogę ośnieżoną. Tu jest jakiś stromy zjazd, tu jest czerwony szlak. Dokąd one są, pamiętasz? Kurczę, ja też nie pamiętam. Na pewno tu byłem. Tą drogą. Jedziemy później na lesistą. Piękna trasa, ale jest przez kawałek, jest bardzo stromy podjazd. Bardzo. Bardzo stromy podjazd, kawałek. A później jest czerwonym super, szlakiem na lesistą. Super jest droga, bo na lesiste ma kapitalne zrobione szlaki. No. No, a my jednak... Kurczę, a tu dużo tego mamy jeszcze? Nie, my już zakręcamy tam, o, łagodnie. Już tam, widzisz, bo tam widać naszą trasę. Tylko kurczę, jak tam będzie leżał śnieg, to leżymy, bo nie pojeździmy sobie. No to miejmy nadzieję, że nie leży. Coś mi się wydaje, że to jest północny stok. Tak jak tam był, tak będzie tutaj. Nie no, zobacz, oświetlony. No. Jedziemy tam. No a ja widzę białą linię i wydaje mi się, że ta biała linia to jest nasza ścieżka właśnie. Nie, nie,
Spróbuję raz jeszcze. Spróbuję. No jakby ja jechałem. Tylko że się nie poruszałem. No widoki już są mega, ale nie ma śniegu, będziemy jechać. O! W prawo i w lewo mamy 10,65. W prawo i w lewo przepiękne miejsce. Stachoń? Stachoń, tak. To już będzie gdzieś około 2 km na ten Stachoń do miejsca. Przepraszam, że z kamerą brąsi, ale kończą mi się baterie w obu GoProsach, bo tutaj wszystko jest warte pokazania. To jest nasza droga. Czyli to jest nasza główna droga, główny cel wyprawy, czyli przejechanie się na dużej wysokości, trawersem, drogą taką wyciętą, w zboczu góry, żeby zobaczyć to wszystko. Cały czas jeszcze mamy śnieg, w niektórych miejscach cały czas się kopiemy, nawet po prostej, ale jest fajnie. No, mama mi uciekła. Wow! A za moment będziemy tam, po drugiej stronie, czujecie to? Woo! Jadźcie! Ja się za każdym razem jak dziecko, jakbym pierwszy raz był w takim miejscu, zawsze tak samo się cieszę. Ja dziękuję. Tam będziemy, czyli tu bierzemy zaraz zakręt i tam, tak i potem objedziemy. Objedziemy i znów. I tak będziemy sobie meandrować. A mama ciśnie. I to się da zrobić. Dajesz. No i dał i poszedł. Takie piękne widoczki. Nie trzeba alb, nie? Nie. Dobrze, pełne skupienie! Dobrze, brawo, to jest bardzo trudne technicznie. No, żeż ty! No, jadę czy nie jadę? Dobra, jadę. Dobra, jedę! Kilometr 13. Tu mamy stromo w dół. No i widok. A my dalej po śniegu. Tak jakby to był mniszek tam, nie? Mniszek? Hełmiec. Mniszek, to? Rzędy i zjazd do Gorca. No. W górę, w lewo, w stronę Dzikowca, no. Tam to chyba, ja tam tą drogą czy nie jechałam, ale chyba gdzieś jest w stronę leśnej. Ale nie jestem pewna. Tam widzę, że jest szlak zielony. Tak, a my teraz wracamy z powrotem już na pętelkę na salę.
na zalew grzędach. No i mamy 14,890 na liczniku, 14,9 kilometra i zjeżdżamy już do Grząd. Jesteśmy. Aha. Tutaj zrobiliśmy pętlę, bo tam jest ta ścieżka, zaraz na nią wjedziemy. Stamtąd przyjechaliśmy, no. Zamykamy pętlę i zaraz zrobimy jeszcze kawałek innej drogi. Jak bateria? Tu ja też jedna kreska, to można było na buście lecieć. Tak jest Tasimili, park krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich. Przyjechaliśmy stamtąd, pojechaliśmy tam, wróciliśmy stamtąd. Pętelka zamknięta, a teraz jeszcze zrobimy kawałek innej wersji. Tu będziemy koło zalewu. Tak, to musimy tu w prawo. Tak, i w lewo tę drogę, którą mijaliśmy. Z tego, co pamiętam. My przyjechaliśmy z prawej, a jedziemy teraz w lewo. A, czyli tutaj mamy czerwony szlak rowerowy. Prowadzi w prawo, nie pamiętam dokąd, ale też tam jechaliśmy. A my jedziemy w lewo. Tak, i już mamy niedaleko, zjedziemy zaraz sobie na stawy. No, to jest bardzo fajna ścieżka w dół. Ale błoto! I dojechaliśmy do stawów. Staw numer 1 jest tu, ich chyba było 5 nawet. One blink and we all know I'm not the sympathetic type. No. No i... Nie, jesteśmy na Morskim Oku. Jesteśmy na stawach w Starym Lesieńcu. Stawów chyba było kiedyś 5. Kaskadowo. 1, 2, 3, 4, 5. W dwóch jest dużo wody, a w dwóch już nie. Tam jest Stary Lesieniec i stamtąd jechaliśmy ścieżką troszeczkę bardziej oddaloną na zachód od nas teraz. Nie wjeżdżając ten las, tylko pojechaliśmy w stronę asfaltowej drogi w Grzędach. Można pojechać tą, traka będziecie mieli, tak żeby tędy podjazdem takim fajnym i zjazdem, czyli przez jedną górę się przejeżdża. Warto się tutaj zatrzymać, posłuchać jak ptaki śpiewają, przylatują tutaj się napić wody. No i... Dojechaliśmy. Jak było? Ta trasa jest szybsza niż mi się wydawało. Tutaj bez tego prowadzenia wyszłoby na ile taką trasę planować? W godzinę to spokojnie? Spokojnie. 60 minut spokojnie obrócicie z podjeżdżaniem tam pod górę. Nawet jeżeli kawałek podprowadzicie tam, gdzie jest stromo, to na luzaczku. No ale w godzinę nie polecam. Polecam się zatrzymywać, robić zdjęcia, bo po prostu popatrzeć. I tak będzie. Tak jest, gwarantowane, niesamowite wrażenia, zapraszamy Was na pętlę, jeszcze jakoś nazwiemy, a w opisie jest link do traka, który sobie ściągniecie i będzie Was prowadził. Hej, hej! Hej! No i co? Kto chętny? Super, mamuś, dziękuję Ci bardzo.